Dla mnie ta nagroda jest absolutnie wyjątkowa. Dlatego przede wszystkim jest wyjątkowa, że prezydent Lech Kaczyński jest dla mnie uosobieniem wagi, powagi, znaczenia, roli państwa, niepodległego państwa polskiego. A takie właśnie państwo jest dla mnie największym skarbem. Każda nagroda jest jakiegoś rodzaju zobowiązaniem. Ja tak tę nagrodę również traktuję jako wielkie zobowiązanie, jako moje zobowiązanie do podążania drogą, którą wytyczył pan prezydent Lech Kaczyński swoim życiem, swoją działalnością, swoimi zasadami, swoimi ideami, swoją wizją. Pan prezydent był człowiekiem, który w sobie mieścił wiele pierwiastków polskości, takie pierwiastki, które rzadko w jednym człowieku można spotkać, jak jednocześnie połączenie miłości do tradycji z dążeniem do nowoczesności, jak wolności i solidarności, romantyzmu i pozytywizmu, ale także konsekwencji w realizacji wytyczonych celów połączonej ze swojego rodzaju tolerancją i nawet serdecznością czasami wobec swoich adwersarzy, w tym adwersarzy politycznych. Pan prezydent był człowiekiem, który w historii tej najnowszej i tej starszej zawsze w znakomity sposób wypełniał to, co należało i można było wtedy zrobić. Był doradcą robotników w czasach, kiedy byli poniewierani, kiedy potrzebowali rady, ciepłego słowa, mądrej rady prawnej i nie tylko. Później jako urzędnik w III Rzeczpospolitej był właściwie wzorem urzędnika takiego, jakich nam brakowało, jako minister w BBN-ie, czy później prezes NIK, następnie minister sprawiedliwości, który zupełnie zmienił ten paradygmat wtedy obowiązujący w kodeksach karnych i inne. Doskonale wiecie państwo, o czym mówię. Następnie prezydent Warszawy i prezydent Rzeczypospolitej. Pan prezydent Lech Kaczyński zawsze starał się w tej roli, w której był, z profesjonalizmem, ale zarazem właśnie z taką umiejętnością w zrozumienia drugiego człowieka, realizować cele, które były dla Polski najważniejsze. Jedna z takich historii, którą kilka razy słyszałem panu prezydencie, jest taka charakterystyczna, gdzie na jednym z przyjęć z oficjalnymi gośćmi, głowami państw, podejrzewam państw i rządów, głowy chciały wyrazić swego rodzaju współczucie wobec historii naszego kraju pełnej wojen, zaborów, rozbiorów i tragedii. Na to pan prezydent Lech Kaczyński powiedział, że on zupełnie inaczej patrzy na historię Polski. On patrzy jako na historię wielkich idei, myśli, jako na historię pomocy innym, odsiecz wiedeńska, za wolność waszą i naszą, 1920 rok, oczywiście Żegota, polskie państwo podziemne, wreszcie Solidarność i zrzucenie okowów komunizmu. Bo pan prezydent Lech Kaczyński nie patrzył na nas jako na ofiarę, tylko jako na zwyciężczynię historii, jako na królową historii świata, to miejsce, które nam rzeczywiście przynależy. I walczył zawsze o pamięć na różnych forach, na różnych frontach. Jego przemówienie z września 2009 roku, tak charakterystyczne, pokazujące trudne prawdy dla innych i stawiające Polskę w jak najlepszym świetle, pokazujące naszą rolę w historii, czy chociaż niedawno odbudowane dla naszej pamięci spotkanie jego w Izraelu z panią minister edukacji, gdzie tak pięknie pokazuje panoramę dziejów Polski z punktu widzenia relacji polsko-żydowskich. Tak się też złożyło, że na kilka miesięcy przed swoją tragiczną śmiercią pan prezydent zaproponował nam kilka takich przesłań, co do których
dla nas powinny być one, powinny być i są drogowskazem, a nawet już widać wyraźnie dzisiaj, że staramy się ten testament jego wypełniać. Najpierw powiedział o wielkim znaczeniu tego, żebyśmy zrzucili z siebie te niepotrzebne odniesienia i tą spuściznę sprzed 1989 roku. I to właśnie robimy poprzez naszą walkę o lepszy wymiar sprawiedliwości, poprzez ustawy dezubekizacyjne, antyesbeckie. To wszystko robimy, panie prezydencie. Poprzez jego wezwanie, do tego, żeby dbać o sojusz NATO, o ten sojusz, który jest dla nas najlepszym, jedyną gwarancją bezpieczeństwa. Rakiety amerykańskie, o których zakup się dopominał Lech Kaczyński. Dzisiaj te rakiety właśnie zamierzamy kupić i dzisiaj nasze uczestnictwo w sojuszu jest trwałe, jest zauważalne i podbudowane obecnością wojsk amerykańskich, a więc jest realne jak nigdy wcześniej. A więc to również w tą drogą idziemy, panie prezydencie. Po trzecie, nasza rola w Europie Środkowej. I tutaj także odbudowujemy wartość Grupy Wyszehradzkiej, a także staramy się realizować niełatwą ideę Trójmorza. Niełatwą, ale bardzo ważną, przyszłościową ideę Trójmorza. Pan prezydent nie patrzył na nasze cele, nasze możliwości w sposób minimalistyczny i on zdaje się, że nie używał tego, ale po jego śmierci to sformułowanie o rozwijaniu polityki jagiellońskiej było bardzo trafnym odzwierciedleniem jego spojrzenia na naszą rolę w Europie Środkowej, na nasze możliwości i na rozwój przyjaźni z innymi narodami Europy Środkowej. Określał też naszą politykę gospodarczą jako politykę pewnych okowów, z których musimy się wyzwolić i to właśnie teraz robimy. To my rzuciliśmy dopiero po wyborach 2015 roku rękawice utartym modelom gospodarczym, prawdom do tej pory niekwestionowanym i pokazujemy, jak pan profesor przypomniał o tych pięciu pułapkach, jak z mozołem można starać się wyrywać z tych wszystkich pułapek. Wreszcie też o naszej roli w Unii Europejskiej. Pan prezydent mówił, że musimy walczyć o nasz status w Unii Europejskiej. Jeden cytat, który bardzo dobrze pamiętam. Jeśli nie będziemy tego robić, to w architekturze państw Unii Europejskiej nasz budyneczek będzie wciśnięty i będzie bardzo ciasno wkomponowany pomiędzy innymi. Tak, to jest właśnie też nasza rola, walka o należne nam miejsce w rodzinie państw Unii Europejskiej. To teraz właśnie też robimy. Czy te cele, które w testamencie zostawił nam pan prezydent, są łatwe? No nie, nie są łatwe. Ale właśnie cechą łączącą wybitnych ludzi naszej historii było to, że oni domagali się od narodu nie łatwych celów, tylko wielkich celów. Bo tylko właśnie takie wielkie cele są w stanie odbudować należną nam pozycję w rodzinie narodów europejskich i na świecie. I dlatego tą drogą idziemy, ten drogowskaz jest dla nas przykazaniem najważniejszym i w wielu naszych politykach czerpiemy z tej spuścizny pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełną garścią. I coś, co też jest bardzo charakterystyczne i na co chciałbym zwrócić uwagę, to w szerszym rozumieniu tego słowa polityka zagraniczna, polityka pamięci, działanie i skuteczność działania. To nie tylko Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest widocznym znakiem, symbolem polityki historycznej, ale też działalność pana prezydenta w różnych rolach, której wcześniej przyszło mu pełnić, które zawsze naznaczone były przede wszystkim
podniesieniem jakości życia społecznego, solidarnością i sprawiedliwością. Bo Lech Kaczyński wiedział, że bez solidarności i sprawiedliwości nie zajedziemy daleko. Nie zbudujemy Polski naszych marzeń, Polski, która będzie matką dla wszystkich Polaków. To było jego wielkie, wielkie marzenie, którym również podążamy, którym również się kierujemy i którym się kierować będziemy. Ku chwale ojczyzny. Dziękuję bardzo.